Rok temu nagrałem po raz pierwszy Uber Redajem. Dziś pora na kolejną część reakcji klientów na to 800-konne auto. Poniedziałek, 8 rano, strasznie mroźny, grudniowy dzień, niby zwykły, ale jednak jest jeden kierowca na Uberze, który jeździ dzisiaj innym samochodem. To właśnie ten, 800 koni, Hellcat Redaj na Uberze po Warszawie. Zapraszam. O, właśnie. Właśnie mam pierwszy kurs, akceptujemy i lecimy po pasażerkę. No idę. Ja cię kredzę. Mam zapinać? Kogo? Pasy. Uwielbiam pojeździć, no, serio. O, ty gadasz. Cześć, ty miał być Opel Meriva, mamy Challengera. Tu normalnie podbijać? Siemano, kurwa, dzięki. Siemano? Ja to znam w YouTube. No kurwa, jestem tak zajerany tą Amerykanie. No nie, no jestem typowy, jeszcze nie słyszałem tego, wiesz, tego miauczenia. Jakby on gadał coś w ogóle. I'm just here in the front of Biedronka. Okay, I'm coming. All right, great, thank you. Nice car. Thank you. Arek jestem. Nie wyspałem się, to jest raz. Jak zobaczyłem twojego Hellcata, już mi każde wzmieszanie przeszło dosłownie. Ale jak to psa? No dobra, wezmę go. O kurczę. Zostań tu, siedź. Ja cię kręcę, ja tu mam pies, życie. Nie no, tego nie grali jeszcze. Jesteś facet czy baba? Gdzie jest tymi łapami? Pasy zacznij. Ej, o, teraz jesteś bezpieczna. A na Uberze jeździsz często? Zdarza mi się, jak z jakiejś imprezy wracam, wiesz, ale jeszcze takiego Ubera to nie miałem! To bo jestem w szoku, nie? Jestem w szoku. Cześć, zapraszam. Mogę kurtkę zdjąć? Tak, śmiało. Tu każdy się rozbiera. O kurde. Czemu ja, bo tu emocje są duże, nie? Aż zrobię fotę, dobra? Obecnie szukam pana, nie mogę znaleźć. Takim czarnym samochodem jestem. Takim bardzo głośnym. Zapraszam. Każdy szuka tego Opla. I nie może znaleźć. Jak chodzi dookoła, pasażer. Zapraszam. No przyznaję, czekałem niecierpliwie. Witaj, Paweł. Przepraszam jeszcze raz, bez rękawiczek. Spoko, nie ma problemu. Naprawdę, paliwem. Dobra, co? 3, 2, 1. No traction. Yeah, no traction. Oh yeah, got it. We got attraction. We got attraction. Yeah. And we got attractions. Most of the time we just use the Uber or public transportation. Yeah. They don't go this fast. O kurde, mega. Dziewczyna do tyłu. Zgodzi się pani na to? Tak, ja się zgadzam na to. Przesunę. No. Za kolanko trochę złapałem. Przepraszam. Co? Niech dziewczyna nie będzie zazdrosna. Ja cię kredę. Żeby moja Honda tak szła. Aż się rozbiera chyba bez kitu. Ja nie patrzę, no dobra. No. Ale tu się każdy rozbiera. Poczekaj. Tak sobie pobujamy się? Jakby on gadał coś w ogóle. Kapie ci z gęby, weź tą gębę za... Nie, no tego to jeszcze nie grali. A jak mi się tu skupcasz, to wrócę do właściciela i cię odpal. Wolisz szybko, czy na spokojnie? I ja. Oho. Policja, za brak licencji mnie ścigają. Zawsze mnie ścigają za brak licencji. Jakby co, jesteście moimi kumplami. Ja jeżdżę nielegalnie. Dlatego nic nie płacicie, bo nie mogę od was wziąć pieniędzy. Ale szczerze mówiąc, by mi się czasami przydał taki właśnie kierowca Uber, jak zawsze się nie mogę wyrobić na czas. Ze mną jest zawsze przed czasem. Tak, tak jak ze mną. Mało kiedy się spotyka Polaków, którzy jeżdżą jeszcze takim autem. Takim głośnym? Tak. Głośniej! Zobacz. Ale to jak my płyniemy, jak tym się płynie, tak co nie? Ja w ogóle tego nie czuję. Dosłownie jak łódka to płynie, jak totalnie inny feeling, co nie? Zatrzyma się. Normalnie bełtazy zrobiłem takiego serio. A ty właśnie co robisz w życiu?
Jeździsz na Uberze tylko. Oprócz tego nic. Mam nudne życie. Kierowcy Ubera, jeżdżę 8-16, czasem w weekend. Ja też myślałam, żeby zacząć jeździć na Uberze. On dużo pali? 25-30 litrów przy takiej sportowej jeździe. Ale chciałam też sprzedać kiedyś auta. O, ja mogę sprzedać ten samochód. Ale nie, sprowadzać już to z zagranicy. Bita i robić. Jesteś blecharzem? Nie. Mikołaj w tym roku trochę wcześniej. I taki zły ten Opel. Chyba cię słyszałem już od 5 minut. O. Poważnie? Tak. Zabawialiście aplikację? Tak. Zapraszam. Kurde. Cześć, Bartek. Robert. O kurde. No kurde. No kurde. Nietypowy. Trochę serce pika, nie? Czuję, kurwa, naprawdę czuję to. Naprawdę szacunek, bo w tą pogodę tak jeździć to... Ale głośno. Czy mogłabym sobie te? Nie. Lepiej palić gumę niż fajki, ale... Mogę pociągnąć? No. Zakazuję palenia tutaj. Boże święty. Macie pampersy? Założyliście z tyłu? Też mam ciężką nogę, nie powiem, że nie, ale kurde to, jak to idzie, to... I dobry kierowca, bardzo dobry. Czy snapa mogę zrobić? Snapa. To jakiś drink jest? Zdjęcie. Ja nie piję przed 12. Ja też nie. A Snapchat, ojejku, to jeszcze żyje? Mhm. Śmiało, śmiało. Ja nie piję przed 12. Ale czasami mam tak, że jak jadę tym Uberem, to już mam taką chęć, jak oni tak nieraz jadą tak wolno i na przykład... Widać, że nie potrafią jeździć, nieraz mam tak chęć na przykład wygonić ich, jak w GTA, nie? Wyganiało się kierowcę i przyjmowało się samochód. Nieraz mam taką chęć tak zrobić. Ale jestem w szoku, że tyle korku. Tak wyglądało maksymalne przyspieszenie. Może być moim prywatnym szoferem? Jak duży portfel masz? O, nie wiem, czy starszy na mnie. Ile byś chciał właśnie za przejazd? Dycha za kilometr. 10 zł. Tak jak Uber w sumie chyba, co? Co ty za Ubera zamawiasz? Ostatnio, szczerze mówiąc, jechałam 3 km i 50 zł. Może to byłem ja. Może to byłeś ty, tylko przebrany. Ja zawsze koszę jak najwięcej. Nie, żartuję, nigdy nie biorę kasy, ale możemy się umówić tak. Jeżeli ten przejazd ocenisz na 5 gwiazdek, wtedy dostajesz przejazd za darmo. O, super, świetnie. Umawiamy się na taki deal? Umawiamy się. Umowa stoi. The Polish women are just crazy. They really? They love a good adventure, I don't know why. Where are you from? Mozambique. So you speak Polish? No, I do. Ciemno już zgasły światła. Ciemno już. Może zacznijmy od nowa. Ja jestem Robert. Zapraszam cię na randkę. I przysięgam ci miłość, wierność i uczciwość do końca życia. I smaczki. Dużo smaczków. I jak? Jest okej? Okay? Chcę zwolnić. Dawaj, dawaj! Serio? Zaraz limit nam się skończy. Dobra, nie, ja, teraz ja sam odpuszczam. Ja się przestraszyłem. Ty jesteś crazy. Brzmi teraz trochę jak diesel. Jeszcze przy tym dźwięku mimo wszystko. Jak nie słychać, że tak powiem. Ja pierdolę. No kurde, no trzeba się jednak pogadać, co nie? Ja pierdolę, dobra. Genialnie, genialne. Grzanie foteli jest niepotrzebne. Ja już jestem zgrzany. Ja naprawdę. Się kurwa nie dziwię, naprawdę. Kurwa, jak robi ja robotę. To robi fenomenalną robotę, naprawdę. O, zgrzałeś się naprawdę? No kurwa, o, dziwisz się? Broń wyjmujesz? Nie wyjmuj. Nie, nie strzelaj. Wyje, to jest idealne określenie. Tak głośne wycie. Tu jest taki fajny przycisk, ale nikomu nie mów. Jakby co, nikomu. To między nami. Dobrze, to będzie nasza słodka tajemnica. Wiesz co, ja sobie zatankuję, dobra? Zatankujesz? Skorzystam z okazji, zostań tutaj. Nie, no ten Uber zszedł na psy. Szybciej bym na piechotę do piekła. Co za koleś? Słuchaj teraz. Ty płacisz za paliwo, bo jak nie, to zadzwonię na psy. Psy? Uciekamy! Podoba ci się Hellcat? Chociaż tutaj w sumie to bardziej Helldog niż Hellcat. O, wyje pięknie. Wyje jak teściowa w nocy. Dobre, to było dobre. Co to za sygnet? A to? Takie sobie czaszuszka. Czyli jak przejazd będzie słaby, dostanę w ryj, to będę miał czachę do końca życia. Takie przyspieszenie na...
Teraz ja się rozbieram. Ja też. I'm a very sound sleeper. If I sleep, I'm dead. Like, I'm dead. Nothing will wake me up. But when that car was vroom, it was like passing around, you're like vroom, vroom, vroom. I was like, I became a kid again. Like, I heard the noise like vroom, vroom, vroom. I got up my bed, vroom, vroom, vroom. I was like, oh my God. I became a child again. I became 11, 12 years old again. Przeciążenia. Podoba ci się? No f**uj no, f**uj. Każdy to samo mówi. F**uj, tylko no musiałbym, wiesz, kanister paliwa mieć za sobą, co nie? Nie gadaj, że jeździsz z kanistrem paliwa, stary. Proszę bardzo. No co? To dobry f**uj, bo nie spodziewałem się tego. Jak to? O, Tesla. Przepraszam cię. Masz jakiś worek? Tesla. Pokazać ci przyspieszenie tego auta? O kurde, zwolnij chłopie! Mam pytanie, umiesz sobie przygazować? Tylko? Jeszcze raz? Pięć gwiazdeczek wleci. Uuu, jaki przystojniak! Super auto, super face. Thanks, Robo. High five! Daję 5 gwiazdek. Było dobrze? Fajnie było. W porządku, ale na pewno się jeszcze spotkamy. Myślę, że na Uberze. Jest pan tajniakiem. Masz mnie. Kurde, dzięki stary bardzo ci. Nie spodziewałem się, że kiedykolwiek ci spotkam i się będę mógł przejechać. Zawsze miałem takie, że jak zamawiam tego Ubera, a kurwa by podjechał tą mępioną jakąś, co nie? Albo jakimś innym wariatem. Powiem wprost, będę miał co powiedzieć, jak się doczekam swoim wnukom. Oj tak. W przyszłości. Świetne, moje marzenie. Świetny kierowca, polecam serdecznie, z całego serduszka. W ogóle kosmos, nie? I się tylko utwierdziłem w przekonaniu, że amerykańska motoryzacja to jest motoryzacja numer jeden i tu chyba nie ma miejsca na dyskusję w ogóle, nie? It was phenomenal, amazing. And the noise just outside of Warsaw was just phenomenal. Słuchajcie, było zajebiście. No co ja mam powiedzieć, no amerykańskie motoryzacja, kotek miał, czy po prostu nud dla moich uszu, chociaż jedno zatkane, no ale wiadomo. Mega, jest super. Jestem samochód. Jestem zszokowana. No zamurowało od razu, jest mo, czuć to mo, no mega, polecam każdemu. Jestem pod mega wrażenie, po prostu mam nogi z waty, ryk w ósemki, jęk sprężarki, zdębiałe, zwaliło mnie z nóg. Ja miałem nadzieję, że przejedziemy się Oplem Rivą, ale ten to też daje radę. Było dobrze, zawsze może być lepiej. Było. Genialnie, naprawdę. Polecam jak najbardziej tego kierowcę. Dowiezie wszędzie i dowiezie w taki sposób, że nigdy tego nie zapomnicie. Jak najbardziej. Podtrzymuję te słowa i ręczę swoją prawą ręką. Co to był za dzień? Niesamowity. Rękawice podjęte i zdecydowanie wykorzystane. Cztery tankowania, kilkunastu świetnych pasażerów, zadowolonych. Ten samochód daje świetne emocje. Niesamowity i nie do opisania. Kto przeżył, ten wie. Bardzo wam dziękuję za oglądanie, ale to nie wszystko. Już za kilka dni wycięte sceny z tego odcinka. Takie rzeczy, których nie wypadało dodać do głównego materiału, bo były po prostu zbyt mocne. To też jest warte obejrzenia, dlatego zapraszam was do subskrypcji programu High Five, żebyście nie przegapili takich i podobnych treści. Do następnego. Buźka.